Witam Was serdecznie w nowym odcinku i w nowej części. Zwróćmy uwagę, że tu już pół roku mija, więc jesteśmy w szóstej części naszego budowania siebie, budowania swojej codzienności. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście popchnęliśmy temat w dobrym kierunku? Czy coś budowaliśmy, zbudowaliśmy w swoim życiu? Oby tak było. Ta część, którą dzisiaj zaczynam, trudno mi było ją umieścić w czasie. Doskonale się sprawdziłaby na samym początku tego projektu, doskonale się też by sprawdziła na samym końcu, ale też doskonale mam nadzieję, sprawdzi się w środku tego projektu. Temat, który chciałbym poruszyć w tej kwestii, myślę, że pomoże nam dalej funkcjonować w naszym życiu codziennym, odkryć też pewne rzeczy i na pewno stanie się też właściwą pomocą do tego, żeby budować siebie i budować swoją codzienność. Zatem zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Chciałbym, żeby ta szósta część, a więc czerwcowe odcinki, były poświęcone akceptacji. Może się gdzieś tam już w Twojej głowie pojawi taki właśnie wątek akceptować siebie, akceptować swoją codzienność, akceptować różne rzeczy, co ja w sobie akceptuję, co ja w sobie nie akceptuję. Istnieje pewne zagrożenie, że potraktujemy jednokierunkowo tą treść związaną z akceptacją i tak uzmysłowiłem sobie, że to nie jest tylko kwestia uzmysłowienia sobie, co ja akceptuję w sobie, a więc czego Jestem dumny, zadowolony, na co wpłynęłem w swoim życiu, albo też w drugą stronę uzmysłowienie sobie, czego nie akceptuję, co mnie drażni denerwuje, co powinienem zmienić w sobie, bo akceptacja wymaga głębszego nastawienia i głębszych odkryć. Do czego Was też chcę serdecznie zaprosić przez te kolejne cztery odcinki, właśnie czerwcowe. Akceptacja w niektórych sytuacjach może komplikować życie. Jeśli popatrzymy w tym właśnie kierunku, co akceptuję w sobie, albo czego nie akceptuję w sobie, chciałbym Wam. Zaproponować, żeby akceptację potraktować jako punkt startowy, a więc pewien początek dalszego działania, które będzie obecne w Waszym życiu. Pomyślmy o akceptacji jako czymś, co nas mobilizuje do jakiegoś konkretnego działania prowadzenia właśnie właściwych zmian w, mo w moim życiu. Są pewne kwestie w naszym życiu, które sprawdzają się, są dobre. I możemy osiąść w takim miejscu, Stwierdzając, że po co to zmieniać, doskonale się sprawdza, doskonale funkcjonuje, więc zostawmy to tak jak było. Natomiast chęć zmian, wprowadzania ich do swojego życia, do różnych spraw, nie polega na tym, że ja tego nie akceptuję, że ja chcę koniecznie to zmienić, bo to nie jest doskonałe, bo, bo może być lepsze. Tylko kwestia jest taka, że jeśli akceptuję coś w swoim życiu, doskonale wiem, jaką to przedstawia dla mnie wartość, to staram się to potraktować jako właśnie coś bardzo cennego i ważnego, dlatego staram się to zmieniać, dlatego staram się to rozwijać, dlatego staram się też to lepiej wykorzystywać w swoim życiu. Zmieniam bo mam na to ochotę, bo czuję, że te zmiany przyniosą jeszcze większe rezultaty, dlatego jest takie właśnie moje postępowanie. Ale jest też druga strona. Pewnie jest wiele kwestii w Twoim życiu, które sobie uświadamiasz, że po prostu nie da się zmienić. Nie mam na to wpływu, nie mogę tego w żaden sposób ruszyć. Co wtedy, co z taką kwestią jak. Wtedy postąpić. Uzmysłowienie sobie, czyli zaakceptowanie też w pewien sposób tego, że czegoś nie mogę zmienić w swoim życiu, to nie jest objaw bezradności, to nie jest. Objaw ucieczki czy rezygnacji z czegoś, ale zrozumienie, że skoro nie daję sobie z tym rady, skoro nie jestem w stanie czegoś zmienić, to znaczy, że trzeba poszukać innego rozwiązania, innego sposobu. Akceptując swoje życie, akceptując zmiany, które mogę dokonywać w swoim życiu, i akceptując też to, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie zmienić, więc muszę szukać nowych rozwiązań, może właśnie stworzyć taką piękną przestrzeń, w której uzmysłowię sobie, że tu się zaczyna właśnie mój rozwój. Że tu właśnie staje się początek jakichś inicjatyw, jakiegoś budowania siebie, budowania swojej codzienności. Każdy z nas ma swoje mocne strony i słabe strony. Każdy z nas zna swoje możliwości i pewnie doskonale zdaje sobie sprawę też ze swoich ograniczeń. Pewnie masz jakieś cele, i pewnie są takie sytuacje, w których odczuwasz bezsensowność, że nie ma po co coś robić. To nie oznacza, że jedne są dobre, a drugie są złe. Akceptując zarówno swoje mocne strony, jak i słabe, akceptując swoje, swoje możliwości i swoje ograniczenia, akceptując swoje cele, ale i też i niekiedy bezsensowność, stworzymy pewną przestrzeń, służącą właśnie temu, żeby Zacząć działać, żeby rozwijać, żeby budować. Chciałbym właśnie, żebyśmy w tym miesiącu, w tej części o akceptacji, osadzili tą akceptację w różnych warunkach, w różnych sytuacjach. Chociażby, tak jak już wspomniałem, mamy mocne strony i mamy słabe strony. W jaki sposób wykorzystać właśnie tą akceptację wobec tych i tych spraw? Akceptacja to też zrozumienie. Zrozumienie tego, co się faktycznie dzieje w naszym życiu, co jest bardzo istotne w budowaniu swojego życia, swojej codzienności. Czasami uświadamiając swoje. Ograniczenia, wyolbrzymiamy je. Tworzymy takie mury, które nie pozwalają nam zobaczyć czegoś szerzej, czegoś więcej, właśnie zobaczyć swoich możliwości. Stwarzamy takie zasłony, które uniemożliwiają nam zobaczenie czegoś, co jest jednak istotniejsze, ważniejsze, czym mogę się posłużyć w swojej codzienności do budowania siebie, budowania swojego życia. Warto zobaczyć, że akceptacja ma służyć temu, żebyśmy potrafili osadzić sytuację we właściwym miejscu, jaką one rolę mają w naszym życiu, w jakim mają wpływ na nasze życie i w jaki sposób oddziaływują na nas, czy nas motywują, czy. Czy też nie? Akceptacja pozwala też zrozumieć, jakie jest faktyczne znaczenie, sens, wartość pewnych wydarzeń. Czy nie przesadzamy z niektórymi sytuacjami? Czy nie przypisujemy im zbyt wielkiej wartości? Czasami problemy rosną w nieskończoność i wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie ich pokonać, nie jesteśmy w stanie ich zmienić. Akceptacja pozwala też nam zrozumieć, jaka jest faktyczna wielkość danego wydarzenia. Czy ono w naszych oczach nie jest przesadą, czy może jest zupełnie inaczej? A jeśli nawet nie, to, czy akceptując, nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać inaczej? W kolejnych odcinkach będę się zatrzymywał na mocnych stronach, słabych stronach, na celach, na bezsensowności, na możliwościach i na ograniczeniach. Spróbujmy odnaleźć w tym wszystkim akceptację. Czemu może ona służyć? Niech zadaniem tego tygodnia będzie osadzenie, właśnie akceptacji. W w tych warunkach, w których żyjesz. Do czego możesz wykorzystać akceptację? W jaki sposób nią się posłużyć? Jak możesz ją wykorzystać do tego, żeby poznać siebie, poznać swoje życie? Akceptacja może pomóc Ci w budowaniu siebie, budowaniu swojej codzienności. Życzę wszystkim dobrego tygodnia. Niech nam towarzyszy akceptacja. Spróbujmy ją bardziej zrozumieć, głębiej i we właściwy sposób.